Zapraszam na scenę panią Ewę. To pierwsza pani, która poddała się metamorfozie. Oficjalnie powodem wzięcia udziału w metamorfozach jest chęć zmiany odmłodzenia wizerunku. Powód nieoficjalny jest troszeczkę inny, ale umówiłam się z panią Ewą, że go nie zdradzę. Ważne, że chciałaby wyglądać atrakcyjniej, młodziej, seksowniej. Ewa nosi ubrania w rozmiarze 42. Jej mankamentem jest figura w kształcie dzbanuszka. Opowiemy o tej metamorfozie, która zadziała się w sklepie Outlet. Tutaj macie państwo logo tego sklepu. Chciałabym zapytać Ewy, która na początku była bardzo zdystansowana i długo dziewczyny pracowały nad tym, żeby Ewa się otworzyła i przekonała do kolorów. Chciałabym się zapytać ciebie, Ewo, jak ty się czujesz w tych ubraniach? Czy czujesz się ubrana, czy przebrana? Jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Trochę się stresuję, ale być może ze względu na scenę, nie na strój. Aniu, ty jesteś stylistką, która na swoje umiejętności posiada również dokument. Chciałabym się ciebie dopytać, na czym się skupiasz, biorąc pod swoją opiekę panią, która potrzebuje metamorfozy? Przede wszystkim patrzę na jej sylwetkę. Muszę zrobić analizę kolorystyczną i wtedy właśnie dobieram do sylwetki fason. Natomiast po zrobieniu analizy kolorystycznej dobieram kolory ubrań. Ewa była szara, była nijaka, nie było jej widać. No a teraz, proszę państwa, chyba wam się podoba. Tak? Prosimy o brawa. Dziękuję bardzo. Druga pani to pani Ania. Pani Ania napisała o sobie. Jestem młodą mamą, starzem, nie wiekiem. Właśnie skończył mi się urlop wychowawczy i miałam wrócić do pracy. A tu niespodzianka. Zlikwidowali moje stanowisko. Chcę wziąć udział w metamorfozach, żeby znów poczuć się kobietą. A nie automatem do sprzątania i gotowania. Dżinsy zamienić na sukienkę. Przez lata spędzone w domu chyba zapomniałam, jak to być atrakcyjną kobietą. Zmiana wizerunku dodałaby mi pewności siebie. Ani, powiedz mi, jak ty się czujesz? Wiem, że chciałaś mieć sukienkę. Wyszło, że będziesz w skórzanej koszuli i w pięknym garniturze. Jak się czujesz w takim wyjściu? No, czuję się rewelacyjnie. Nie sądziłam, że to wszystko tak świetnie wyjdzie. Aniu, ty będziesz do nas przychodziła po książki. Będziemy cały czas sprawdzać i utrzymujesz tą stylizację. A chciałam zapytać Iwony Woźniak, która zrobiła wszystkie metamorfozy na dzisiejszy dzień. Czy dziewczyny w tym roku dobrze współpracowały, czy krzywiły się, czy trzeba było zasłaniać lustra? Nie trzeba było, współpracowały super. Najmniej odważna była Ania, tak? Naprawdę? Tak. Porażona była kolorem, ścięciem. A teraz jest strasznie zadowolona, ponieważ prosto po wizycie od pani Iwony przyszła do nas do biblioteki się pochwalić swoim wyglądem. Proszę państwa, wielkie brawa dla Ani i dla Iwony. Dziękujemy. Mamy za sobą drugą metamorfozę. Posłuchajcie teraz trzeciej. Trzecia to pani Daria. Daria to mama dwóch chłopców w wieku 7 i 4 lata. Nie pracuje, ponieważ opiekuje się chorym synem. Nie ma czasu myśleć o sobie. Najważniejsze są dzieci. Ubiera się na choinkę. Chciałaby dla siebie, mimo że jest w domu, ubrać się i umalować. Bo jak kobieta dobrze wygląda, to się lepiej czuje. Byłam podczas tej metamorfozy i proszę sobie wyobrazić, że Daria na co dzień biega w Adidasach. Zobaczcie, jak ona ma szpilki. Daria, twój kolor włosów, twoje piękne oczy i twoja figura modelki to zasługuje na tylko takie i wyłącznie ubrania. Powiedz mi, jak ty się czujesz i czy obiecujesz nam tutaj wszystkim, że sukienki to będzie twoje oficjalne ubranie teraz? Czuję się rewelacyjnie. Dziękuję serdecznie pani Lidii tutaj, Kałamańskiej, za ten piękny strój. Dziękuję serdecznie za te metamorfozy. Przepraszam. No to teraz jest większy apetyt na przyszłe metamorfozy. Już będziemy czekać na zgłoszenie od stycznia. A teraz Lidia, zapraszam. Powiedz mi, jakie są tendencje w twoim sklepie na najbliższy sezon? Czy to jest propozycja dla wszystkich pań na wiosnę? Wiesz, myślę, że nie, dlatego że każda z nas ma, myślę, swój dla siebie upatrzony kolor. Daria chciała być osobą taką bardziej elegancką, bo na co dzień tylko ma jeansy, adidasy i kurtkę sportową, chłopcy i biegnie z nimi. I poprosiła mnie po prostu o strój taki bardziej elegancko, codzienny. Ja myślę, że chyba dobrze się. Ja myślę, że figura modelki i te wysokie szpilki to będzie strój, który będziemy Darii widzieć na co dzień. Dziękuję ci bardzo, dołącz do koleżanek. Druga Ania. Mój rozmiar to 46-48, pisze pani Ania. Interesuje się zdrowym odchudzaniem. Przeżyła już jedną metamorfozę,
Dzięki centrum odchudzania schudła 55 kg z wagi 133 kg. Niestety przytyła 15. Nie wie, jak się ubierać w takim rozmiarze, żeby wyglądać dobrze. Dla mnie to wygląda trochę jak styl Magdy Gessler. I te toniki, i super biżuteria, i bardzo wyraźne okulary, ekstra fryzura złożyły się na ten niesamowity efekt. Aniu, powiedz mi, czy to jest to, czego ty oczekiwałaś? Czy myślałaś, że będzie trochę inaczej? Powiedz mi. Myślałam, że będzie na pewno inaczej. Gorzej czy lepiej? Myślałam, że gorzej, jeśli tak mówię. Nie wiedziałam, że będzie taka... Powiedz mi, czy czułaś się trochę jak królowa podczas tej metamorfozy, że parę osób pracowało nad twoim wyglądem? Zdecydowanie. Polecasz na przyszły rok? Jak najbardziej. Słyszałam, że będzie stawać lepiej. Jeszcze będzie lepiej. Teraz pytania do właścicielki firmy Szafa, która obrała panią Anię. Proszę mi powiedzieć, na jakie klientki pani czeka w swoim sklepie? Na wszystkie. Na odważne i na skromne? I na szare i na kolorowe? A rozmiary? Proszę przypomnieć, bo to jest ewenement od 36 do 56. Więc wszystkie panie, które nie zdążą się odchudzić do świąt, zapraszamy do Szafy. Polecam panią Wietkę, super stylistką i do żadnego innego sklepu. Dziękujemy bardzo. Pani Kasia ma 21 lat. Można ją spotkać w bibliotece, ponieważ jest naszą praktykantką. Kasia zgłosiła się do metamorfozy. Chciała zmienić fryzurę, a także sposób ubierania się. Kasia pochłania tony książek i czekolady. Kasia okazuje się z dziewczyną pełną energii, niesamowitą, z nieprawdopodobnym poczuciem humoru, ale bardzo zestresowaną dzisiejszego wieczoru, więc proszę jeszcze raz o wielkie brawa. Kasia, powiedz mi, czy z tego szarego ubrania wyjdziesz na wiosnę i pokażesz nam się, jak ta róża piękna na wiosnę? Postaram się zakładać jak najwięcej kolorowych rzeczy. Ja zapraszam jeszcze stylistę. A, stylista, Boże, zapomniałam. Tak, pan Rafał, który przygotował 3 stylizacje. Ale on tak bardzo się dzisiaj denerwował przed wyjściem na scenę, że zupełnie nie zapomniałam. Jestem jeden mężczyzna. Ale wszyscy się dzisiaj pytali, kto to. To jest stylista z firmy Butik, który przygotował 3 stylizacje dla Kasi, ale ostatecznie wybrał taką propozycję. Proszę, opowiedz mi czemu. Chcieliśmy pokazać szczególnie kolory tego sezonu, czyli pastele. Przede wszystkim spodnie, które wyróżniają. Kasia była w jeansach, w bluzie. Chcieliśmy pokazać też, że młode kobiety potrafią się ubrać też trochę eleganciej, czyli marynarka, ale spodnie są tym jakby głównym ubiorem, który tutaj wyróżnia Kasię. Myślę, że to jest taki dosyć odważny poprzez te spodnie strój, ale przez to nadajemy też odwagi właśnie tutaj tej osobie. Dodatkowo złote kolory, tak, dodatki. Zapraszamy do butiku. Zapraszamy do butiku, oczywiście. Jeszcze raz wielkie brawa, dziękujemy. To jest wszystkie prezentacje. Zapraszamy jeszcze raz panie na środek sceny, żeby pokazać. Zapraszamy. Proszę państwa. Najważniejsze jest to, że pani się zgodziły, że się odważyły, że są bardzo nieśmiałe, a mimo to poddały się metamorfozom. Dziękuję.